Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zaczynamy jeszcze jeden, już w sumie chyba jeden z ostatnich filmów z tego demo, które dostaliśmy od twórców JDM, Japanese Drift Master. Ostatnią rzecz wam zaprezentuję, poczekajcie, zabiorę myszkę z ekranu. Zapalmy sobie światełka, proszę bardzo, i wyjeżdżamy na miasto i zaraz wam opowiem co i jak. Jedyneczka. I ruszamy. Mamy poranek, jest mgła. Mam nadzieję, że się zmieni pogoda i będzie lepsza widoczność, jak dojedziemy w docelowe miejsce, które wam zaraz pokażę. Zresztą już wiecie doskonale po miniaturze i po opisie, tak jakby, nie? Tytule filmu. Więc jedziemy na tor dragowy. Przygotowali dla nas twórcy jeszcze jeden smaczek w tym demo. Nie wszyscy wiedzą o tym w ogóle, że istnieje coś takiego, że doszło coś takiego. Więc was tutaj informuję. Zostawiłem to na sam koniec. Specjalnie nie ogrywałem tego w ogóle na samym, w tym pierwszym jakby filmie z ostatnich filmów po tej nowej aktualizacji, żeby mieć właśnie taki smaczek i żebyśmy sobie normalnie też porozmawiali na odcinku o paru rzeczach tak jakby nadchodzących w temacie tej gry. Czyli tak, no demo jest przedłużone do 14 lutego, do walentynek. Z racji też tego, że wyszło dostępne jako na Epica, żeby można było sobie zagrać, ściągnąć. Dlatego też twórcy przedłużyli to demko. Druga sprawa przewidziana, gra jest na jesień, nie na zimę. Tak jak wszyscy myśleli, że będzie koniec roku, ja też tak myślałem, no bo takie były przewidywania. Ale twórcy, można powiedzieć, małą niespodziankę dla nas zarobią i będzie ta gra wcześniej dostępna na jesień. Ale jedna sprawa, na starcie gry nie będziemy mieli dostępnej opcji multiplayerowej, czyli nie będzie online. Będziemy mieli tylko solo, żeby ograć sobie fabułę, a fabuły będzie naprawdę bardzo dużo, także nie martwcie się, będzie co robić na starcie gry, ale no nie będzie na samym początku dostępnego online'a, ale to też zapowiadali twórcy, więc to jest... Ja chyba o tym nigdy nie mówiłem, więc mówię teraz. Kurczę, fajne te screeny są, nie? Ta Supra ze S15 upalają. Więc tak, tutaj sobie wchodzicie w swobodną jazdę, nie wchodzimy w szkołę gripu, bo tam jest ten Civic i Time Attack po torze. Jedziemy swobodną jazdę. No to więc nie będzie online'a, no niestety, ale twórcy przygotowali dla nas coś specjalnego na start gry, więc w ramach rekompensaty. Więc mam nadzieję, że naprawdę będzie to coś specjalnego, bo dużo osób tak jakby liczy na to, żeby był ten właśnie tryb online no i żeby była jak najlepsza zabawa. No i mamy tutaj park, tą mapkę tego parku driftowego, tam już ogrywaliśmy tutaj te placyki różne, ale zobaczcie, że jest kolejna odnoga zrobiona, tak jakby taka do piąteczki, nie? Tej niebieskiej na dole. I tam jest właśnie zrobiony tor driftowy, dragowy, na który was zabiorę. Idziemy sobie S15 naszą. Także wjeżdżamy sobie tutaj w prawo, jak startujemy. Po tym szutrze. Troszeczkę za dużo gazu i zobaczcie, co się dzieje. No i teraz tak, nie rozpędzajcie się, nie skracajcie sobie drogi, bo jadąc tym szutrem, widzicie teraz taką klatkę. Wjeżdżamy w tą klatkę. Normalnie wygląda, jakbyśmy byli w takiej klatce, kurde, Jurassic Park, te pterodaktyle nad nami latają. Ej, no naprawdę jest taki, kurde, efekt. Wow! Trochę gazu dodałem. No i mamy kolejny tutaj parking z latarnią po środku. I już widać, że tutaj też było upalane. Można sobie też poćwiczyć, poupalać. Aaaa!
Zaczęło mnie spinować, dobra. Jedziemy. I jedziemy sobie tutaj dalej, tak jakby mijamy tą latarnię. I za tym parkingiem naszym oczom ukazuje się tor dragowy z choinką startową. Nie wiem jeszcze, jak ta choinka działa, czy potrzebujemy po prostu drugiego gracza, żeby na przykład nas wystartowało, czy możliwe, że na przykład teraz za daleko zajechałem, więc ja sobie tutaj delikatnie cofnę. Proszę bardzo, zderzak stoi na linii startu. Możemy sobie rozgrzać furę. Jedyneczka. I pyk, i lecimy. Dwójeczka. Trójeczka. Cztery. I na czwórce praktycznie już mogłem wrzucić piątkę, ale już chciałem dociągnąć. Kończymy jakby ćwierć mili. Nie wiem, czy jest ćwierć mili. Muszę się w sumie zapytać twórców, czy odmierzony jest ten tor dragowy, czy tak na oko sobie po prostu zrobili jakąś długą. No i tutaj mamy sobie taką pętlę, zawijamy, jest kolejny kawałek parkingu i jest tutaj cały taki jakby park maszyn. Kolejna fajna miejscóweczka, żeby normalnie sobie z kumplami się spotkać. Zobaczcie, nawet jest taki coś jak podwójny murek, gdzie mogą normalnie wejść ludzie i sobie obserwować, tak? Patrzcie, park maszyn, jest podnośniczek. Park Drag Track, zobaczcie jak to wygląda. No super, i w ogóle jaki... Poczekajcie, oddalę sobie kamerę, żeby było więcej widać. Jaki diabeł tkwi w szczegółach, nawet klimatyzatory, kurczę, jak dużo ich nawalone, no bo to jest takie modne w Japonii. Mamy podnośniczek, pyk. Tutaj boks jest zamknięty. W ogóle nagrywa się, żeby nie było, że się nagadam, a tu kurczę, nic się nie nagra. Racket bany, billboardy, mamy tutaj boksy, z których można będzie sobie korzystać. Z kumplami, możemy się ustawić nawet po kilka aut, zrobić sobie jakiś fajny meeting. Karmit, tap performance, proszę bardzo, jakiś billboard. No jest super, nie? Zobaczcie, możemy sobie tutaj zajechać nawet naokoło. Proszę bardzo. No i co? No i po prostu jedziemy tutaj sobie dalej prosto. Zmienię kamerkę. Na przykład na taką z maski, tak? Będzie fajnie, jak słychać auto, jak gada. No i co? Zajeżdżamy znowu pod choinkę startową. Proszę bardzo. Jedyneczka, przygazówka. I lecimy. Tu. Dwójka. Nosi dubsko. Trzy. Dokręcamy. Czerwone pole. Czwóreczka. I już dociągnięte. Na odcinie. Redukcja. Trzy. Dwa. O, nie wbiłem biegu. A chciałem całą tą... ten łuk kurde zaliczyć. Nie weszła mi trójka. To jest to, co mówiłem, że trzeba... Musicie tak wyczuć biegi, że nie możecie wrzucić wcześniej biegu, zanim naciśniecie sprzęgło, bo zobaczcie, że ja teraz mogę zbiegać i zmieniać, a jest cały czas neutral. Ciskam sprzęgło, wchodzi trójka, wchodzi czwórka, ale w ułamki sekundy, jak się minę ze sprzęgłem, no to wtedy nie wejdzie bieg, nie? No bardzo dobrze to jest zrobione, nie? Więc naprawdę fajna sprawa, że to zrobili. Jeszcze z innej kamerki sobie przetestujemy, na przykład z środka z kierownicą. Podjeżdżamy. I wyobraźcie sobie to, kurde, podjeżdżacie, pyk. Patrzycie na kumpla z boku, siema wariacie. I gaz. Tu. Trójka, do odciny dokręcona, czwórka i piątka, pyk. I zbijamy biegi.
za lekko zahamowałem, nie wyczułem odległości na tej kamerze. Petarda. No więc tak, parę nowości już wam tam sprzedałem, czyli grana będzie na jesień, nie będzie trybu online. Na start będziemy mieli coś specjalnego przygotowane i jeszcze parę jakby, można powiedzieć, niespodzianek dla nas twórcy przygotują między końcem tego dema a początkiem gry, wydaniem gry. Nie wiem co i nie wiem co takiego specjalnego przygotują, ale się dowiemy. Więc jeszcze sobie podsumujmy to, co się dzieje w ogóle i to, co ma, oferuje nam demo. Demo oferuje nam od 10 do 15% mapy, gry i tak dalej, więc wyobraźcie sobie, że jak to będzie ogromny świat ten Japonii, gdzie teraz jest naprawdę kawał mapy, jest to naprawdę kawał mapy. Aj, brakuje mi tego kurde ręcznego. I jak dadzą nam jeszcze więcej, to będzie tyle rzeczy, możliwości, plus jeszcze multiplayer, to będzie petarda. Tutaj pamiętacie, jedziecie sobie dookoła, to tutaj macie te place takie małe do kręcenia jakichś tam ósemek, jakieś rondełka i tak dalej, tutaj widać nawet po lewej stronie. A tutaj wracamy z powrotem na ten tor driftowy. Kurde, ciężko mi. Ja nie pamiętam, ja ten auto budowałem chyba pod Time Attack. No dobra, tak czy siak, pamiętajcie, by napisać w komentarzu, komu pomogłem i kto nie wiedział o tym torze dragowym. Kurde, bo naprawdę jest super sprawa, nie? Ile jeszcze twórcy dla nas przygotowali, to szok. Cały czas nas zaskakują w każdym tym demo, w każdej aktualizacji, dodając różne rzeczy. Nawet świąteczna aktualizacja była, z bałwanami, z zimą, z zamarzniętym jeziorem. No jest petarda. Teraz pododawali nowe dźwięki otoczenia, nowe dźwięki aut, lepsza optymalizacja, już nie mam tych skoków, zauważcie, po tej ostatniej aktualizacji nie mam takich przycinek obrazu. Jest zmienna pogoda, są warunki atmosferyczne, plus dzień, noc, wszystko się zmienia. No jest petarda. No. I dodali właśnie nowe eventy, które też ograliśmy sobie na odcinki. Oddzielnie każdy event, każdy nowy event na każdy oddzielny odcinek. Jeszcze raz wam pokażę mapkę. Pojawiło się właśnie kilka, więc sobie zaliczcie. Tych, których nie macie zaliczone, to sobie pozaliczajcie, bo są trzy nowe i w każdym z nich jedziemy nowym autem. No i to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że właśnie podobał wam się odcinek. Także zostawcie łapkę i jak ktoś jeszcze nie ma u mnie subskrypcji na kanale, to miło by było, jakby zostawił, bo lecimy po 10 tysięcy subów, w końcu może kiedyś jakoś tam uda dobić, to co? Zobaczcie, kurde, jaka jest frajda zjeżdżenia w tej grze. Już z wami pojadę ten kawałek i wjedziemy sobie do naszego garażu. I zakończymy sobie odcinek. Już jeżdżę na pamięć po tej mapie. Ło, tak na pamięć pojechałem, ale kurde, zakręcić się nie wyrobię. Jesteśmy. Zamię, otwórzcie. Wjeżdżamy. Żeby podrasować znowu naszą furę. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Strzałeczka i do następnego. Cześć.